Lato, czas bawełny. Bawełny włókna roślinnego, mercuryzowana lub nie. Dzień dobry, witam się z Wami. To jest główny temat naszego dzisiejszego spotkania – bawełny. W świecie bawełny można poczuć się zagubionym, w szczególności patrząc na dział włóczek bawełnianych w wydziewiarce. Sporo ich, ale to głównie też dlatego, że ja uwielbiam dziergać z bawełny. Bluzeczek bawełnianych w mojej szafie jest więcej niż sweterków wełnianych. Latem więcej dziergam, bo jest dzień dłuższy, jest po pracy jeszcze jest długo, długo jasno i wtedy dziergać jak najbardziej jest wielką przyjemnością w ogródku, w cieniu, nad jeziorem, gdziekolwiek się jest, można sobie dziergać letnią bawełnianą bluzeczkę. Włóczki bawełniane możemy sobie podzielić na takie dwie grupy. Bawełna niemercuryzowana, czyli taka naturalna, oraz bawełna mercuryzowana. Przez chwilkę opowiem Wam takie kilka zdań o tej bawełnie, a potem pokażę segregatorki, jakie uszykowałam, bawełna mercuryzowana i nie, i mieszanki z bawełną. Ponieważ włóczka bawełniana doskonale chłonie wilgoć, skóra oddycha i to jest właśnie z tego względu, że jest to włókno naturalne, oddychające, chłonące wilgoć, jest to idealna rzecz na lato. Taka baza naszej garderoby. To jest właśnie bluzeczka bawełniana. Bluzeczka, topik bawełniany. Wśród bawełen, które tutaj mam segregatory, które bym nazwała 100% bawełny. I tutaj mamy dwa rodzaje w tym jednym segregatorku. Tutaj są bawełny mercuryzowane i niemercuryzowane. O co chodzi z bawełną mercuryzowaną? Bawełna mercuryzowana to jest ta sama bawełna, która jest użyta, to jest to samo, która jest bawełną niemercuryzowaną, poddane obróbce chemicznej. Po co się to robi? Robi się po to, żeby bawełna zyskała na trwałości, zyskuje połysk, rzeczy wydziergane, wyszydełkowane. W szydełkowaniu głównie używa się bawełny mercuryzowanej na wszystkie serwety, firanki. To właśnie musi być bawełna mercuryzowana, która jest bardzo trwałym włóknem i takim trudnym do zerwania. Pewnie niejednokrotnie próbowałyśmy zerwać nitkę paluszkami. Ja wielokrotnie, choć zawsze pamiętam, że przecież szanuj paluszek, to tak zawsze gdzieś ta niteczka, szczególnie cienka, cienkiego kordonka, gdzieś tam jakąś raneczkę może spowodować. Także bawełnę obcinamy nożyczkami, nie rwijmy paluszkami. Bawełna, która jest niemercuryzowana, ma mniejszą trwałość i można próbować ją zerwać palcami. Czyli tak, zacznijmy od bawełny, która jest niemercuryzowana i jest w ofercie naszego sklepu. Ja tutaj sobie powyjmuję moteczki tej bawełny i o każdej z nich coś Wam opowiem. Ta, która jest niemercuryzowana, tutaj mamy baby cotton i baby cotton, a tu o tak. To jest po parę kolorów na każdy z rodzaj. Tutaj zacznijmy od tej, echt, akurat w takich dwóch pięknych zieleniach trafiła do nas, do filmu ta bawełna. Zerknijcie, takie fajne, jeden taki ciemna zieleń, drugi jest taki zielono-miętowy. Jedyny produkt bawełniany w ofercie firmy Atelier Citron. I dlaczego jedyny? Ponieważ surowiec był starannie wyszukany wśród morza surowców, jakie można znaleźć na tym rynku surowców, na targach surowców. Starannie wyszukany, czyli jest to bawełna ekologiczna, pochodząca z upraw ekologicznych. Do jej produkcji używane są barwniki ekologiczne, czyli takie, które nie powodują dla człowieka żadnych negatywnych skutków. Z bawełny echt można wydziergać rzeczy dla niemowląt, dla noworodków. Można dziergać myjki, takie myjeczki, gąbeczki do mycia dla dzieci i dla dorosłych przecież, bo nasze skóry też uwielbiają delikatny dotyk różnych surowców. Bawełna echt. 50-gramowe moteczki, całe mnóstwo kolorów,
numer jeden w bawełnach niemercyryzowanych. Ona nie ma połysku. Ona nie jest tak trwała, w sensie nitki, że jest nie do zerwania. Też jest, oczywiście, jak wszystkie bawełny, jest. Tutaj mam też inną bawełnę niemercyryzowaną. Tutaj mam baby cotton langowski. Mam soft cotton. I to są wszystko bawełny niemercyryzowane. Zauważcie, one nie mają połysku, one są matowe. Do przerabiania tych włóczek najlepsze są druty, które mają poślizg. Właśnie z tego powodu, albo nowele, które są uniwersalne, ale jeżeli nie nowele, bo nie lubicie z takich drutów, które mają przekrój kwadratowej terówki, no to takie, które mają poślizg, czyli na przykład pokryte białym brązem lub druty metalowe. Bawełna niemercyryzowana. Czy ja lubię dziergać z takiej bawełny? Bardzo, choć robię to rzadko. I tak właśnie zawsze mam wyrzuty sumienia, że ja jeszcze mam tyle planów na różne bawełny, ale właśnie to, że to połysku nie ma. W szafie, w garderobie dobrze jest mieć dzianiny, które są do noszenia w różnych warunkach. I ta dla skóry ta niemercyryzowana jest naprawdę doskonałym wrażeniem. I to jest tak, echt odkładamy. W Ideal jest to produkt firmy Yarnart, jest turecką bawełną niemercyryzowaną. Nie ma połysku, taka naturalna bawełna w bardzo ekonomicznej cenie. Taka, powiedziałabym, bazowa bawełna niemercyryzowana. Następnymi pozycjami jest włóczka Baby Cotton. Jest to produkt firmy Lankian. Smoteczki są 50-gramowe, jest cieńsza. Tutaj mamy 50 gramów 180 metrów. W Idealu było 50 gramów, już Wam mówię ile, 170 metrów, czyli była troszkę grubsza. A tutaj Echt ma, już Wam mówię ile, ma 140 metrów, czyli powiedziałabym, że tutaj w tych trzech kategoriach jest najgrubsza. Echt jest najgrubszy, ale spoko, zaraz dołożę następną. Już Echt schodzi na drugą pozycję, ponieważ mamy jeszcze soft cotton, który ma 120 metrów motku. I teraz tak, powiem Wam w skrócie, ile na bluzeczkę. Ja szacuję zużycie na bluzeczkę letnią w rozmiarze M. Bluzeczka letnia, to ja rozumiem, dzianina, która ma krótki rękaw, nie jest taka tunikowata, jest bluzeczką do biodra, tak w okolice kości biodrowej, to ja szacuję zużycie na około 6 motków włóczki soft cotton. Tutaj mamy 120 metrów. We włóczce Echt powiedziałabym, że 5 motków to jest według mnie ilość ok. Między 5 a 6 motków na dzianinę 50 gramów to jest 140 metrów w 50-gramowym motku. Zużycie około 5-6 motków na bluzeczkę w rozmiarze M. Ideal, tutaj mamy 170 metrów, więc tutaj możemy powiedzieć, że z tej włóczki, to jest włóczka bardzo fajna na szydełko, na szydełkowe bluzeczki. Zawsze szacując zużycie, bo tak to jest takie, to nie jest wiedza tajemna, jakie jest zużycie na bluzeczkę. Z moich doświadczeń dziergania letnich bluzeczek wynika, że na bluzeczkę to ja potrzebuję około 600 metrów włóczki, między 500 a 600 metrów. To już zależy od wzoru, od tego, czy ma być taka dopasowana, czy taka bardziej luźna. Około 600 metrów włóczki. Jak wiecie, że to tak jest, to można sobie bardzo łatwo 600 metrów podzielić przez metraż z motka. Wtedy wychodzi nam, ile motków włóczki potrzeba na bluzeczkę. Z takich matematycznych wyliczeń, z takiej wiedzy wiem, że na sweterek potrzebuje około 1000 metrów włóczki, około na sweterek. Czasami jest to 900, czasami 1050. Rozumiecie, że to jest takie ruchome, ale no, coś trzeba przyjąć, więc przyjmuję, że jest to 1000 metrów włóczki. Jak wiem, że motek ma 150 metrów, no to sobie wyliczam, że to jest 1000 metrów dzielone przez 150. I to wtedy wiadomo, ile trzeba tych moteczków. Baby cotton, ta najcieńsza tutaj położone bawełny, to jest, mamy 180 metrów.
I tutaj można powiedzieć, że cztery motki powinny dać radę w bluzeczce na rozmiar takie no, mniejsza M-ka, większa S-ka, to tak można dyplomatycznie, pewnie zawsze będzie lepiej większą S-ką niż mniejszą M-ką, ale to tak właśnie baby cotton. W temacie bawełny niemercyryzowanych, ja jeszcze tutaj nie powiedziałam wszystkiego, do rodziny bawełen, które są organiczne, czyli pochodzą z upraw ekologicznych. Co to znaczy uprawa ekologiczna? To znaczy, że do uprawy bawełny nie używano agresywnych środków ochrony roślin. To o to głównie chodzi, o różne rzeczy, które używa się podczas uprawy, po to, by chronić roślinę przed szkodnikami. Zbiory z takich plantacji, gdzie nie używa się tych środków ochrony roślin, są mniejsze. Są mniejsze w związku z tym ta bawełna, ten surowiec jest droższy niż byłby taki, którego uzyskano dużo z plantacji. Więc to jest, dlatego czasami bawełny są za 9 zł, a i też są bawełny za 30. To jest właśnie to, że to jest, na to wpływa surowiec. Główną rzeczą jest surowiec, a później jeszcze sposób produkcji włóczki, bo włóczki łańcuszkowe, a tutaj właśnie taką chciałam Wam pokazać, Amira Light, jest to 100% bawełna organiczna, ona ma strukturę łańcuszka. Wtedy włóczki mają wyższą cenę, jeżeli są strukturą łańcuszka. Struktura łańcuszkowa w dzianinie, nie należy się bać tej struktury. Ona jest jeszcze trwalsza niż normalnie z takiego motka uzyskanego na tak zwanej skręcarce. Jak się skręca, a tutaj się, takie maszyna posiada kilka takich szydełeczek maleńkich, które zawijają ten surowiec. A tutaj mamy niteczkę, tylko ta niteczkę muszę tak spokojnie ją wyjąć, a tutaj mi nie sprzyja. A tutaj jest niteczka. Tu jest akurat baby cotton wersji wielokolorowej i Amira Light. To jest włóczka skręcona. A tutaj mamy włóczkę, która jest na maszynie szydełkacy, czyli ma strukturę łańcuszka. To jest takie, pokazuję Wam też różne. I tutaj mamy 50 gramów, to jest 140 metrów. I tutaj chciałam Wam też pokazać pewną rzecz. To są bawełny, oba motki. Oba motki mają 50 gramów, czyli 140 metrów. Echt i Amira Light. Patrzymy na te motki i widzimy. Widzimy, że tu jest tyle samo metrów włóczki. Tutaj mamy przeznaczenie drutów 4 do 4,5. Tutaj mamy przeznaczenie drutów okolice 3 do 3,5. Tutaj jest rozmiar drutów w środku motka. I właśnie to jest ta przewaga włóczek o strukturze łańcuszka, że mimo tego samego metrażu w motku, włóczki o strukturze łańcuszka możemy dziergać na drutach numer 4, 4,5, a te, które nie mają takiej struktury, na drutach numer 3 do 3,5. I to jest właśnie ta przewaga włóczek o strukturze łańcuszka, które mogą być dziergane na większych drutach, więc a wiecie, że im większe druty, tym więcej udziergu z motka. I używając większych drutów, możemy mieć więcej udziergu z motka z zachowaniem, że tak powiem, podobnej przejrzystości dzianiny, tej konsystencji dzianiny. To jest ta przewaga włóczek, które mają strukturę łańcuszka. To jest świetna konstrukcja włóczki, właśnie ten łańcuszek, bo on nam pozwala na takie, możemy sobie żonglować też grubością drutów. W echcie, w bawełnie takiej, która jest cienka, na przykład tutaj nie możemy żonglować, no jak nie chcemy mieć siatki takiej bardzo prześwitującej. A tutaj możemy użyć i drutów numer 3,75, a może nawet 3,5, kiedy chcemy mieć taką ściślejszą dzianinę. I ja myślę, że można i piątek użyć. To jest ta fajna, z łańcuszkami możemy sobie pozwolić na dowolność grubości drutów. W tym zakresie bawełny niemercyryzowanej pokazałam, co przyniosłam, to teraz skupmy się na bawełnie mercyryzowanej. Bawełna mercyryzowana, od razu to widać na pierwszy rzut oka, zobaczcie, ona ma połysk, świeci się. Świeci się, jest
Porównując dotykowo te dwie włóczki, to ta jest taka tak naturalnie bawełniana. A tutaj jak dotykam, to mam to się czuje delikatny, czuję się, że to jest takie jedwabiste. O tak, to jest chyba fajne słowo, że ona jest jedwabista w dotyku, chłodna, jest taka chłodna. Więc quattro mamy w różnych wersjach, mamy wersję jednokolorową, tutaj akurat przyniosłam wielokolorową, która wychodzą właśnie, to są motki 50-gramową i quattro, które są motki 100-gramowe i to jest quattro de grade. Quattro, następnie Luxor Jarnart. Tu w Luxorze możecie się poczuć zagubione trochę, ponieważ są dwie włóczki, które mają podobną nazwę. Turecki Luxor z Jarnartu, 50 gramów, ma 125 metrów. Jest to, czyli ja nazywam tę grubość 50 równa się 125, taka podstawowa grubość na letnie bluzeczki. I to przerabiamy na drutach w okolicy 3-3,5. Ile motków na bluzeczkę? Już wiecie, 600 metrów i dzielicie sobie na 125 około, to pamiętajcie, około to jest zawsze tylko i wyłącznie szacowanie. Luxor od ISPE, włoskiej firmy pochodzącej z Padwy. Ja na przykład odbieram kolorystyka Luxora od ISPE, odbiera ją jako taką bardzo, ona ma bardzo żywe kolory i ten połysk na nich jakoś tak bardziej jest widoczny. Tutaj mamy podobną gramaturę, tutaj jest 50 gramów, to jest 125 metrów, czyli można powiedzieć, że jest to samo. Inaczej są zwinięte moteczki, więc to się inaczej też odbiera. Bawełna Golf od firmy Lankyans. 50 gramów, 125 metrów, czyli zobaczcie, trzecia pozycja, a właściwie nawet czwarta, tutaj było 120, czyli tak, trzecia pozycja, która ma tę samą gramaturę, ale każda z nich jest inna. Na czym polega ta inność? No ja nie wszystko potrafię przez kamerę Wam tak wytłumaczyć, ale dotknąwszy każdej z tych bawełnek, czuję się pewne różnice pod palcami. Golf jest inaczej skręcony. I tutaj jeszcze żeby już w zupełności zamknąć temat bawełny merceryzowanych, mamy Wika, czyli dwa produkty firmy ISPE. Bawełny merceryzowane od tego włoskiego producenta, tutaj mamy Golf od Langa i mamy tutaj turecki Luxor Quattro od Langa. To są dwie bawełny merceryzowane, które jak się dotyka, to się czuje, że one są inaczej splecione. I tutaj przy dzierganiu z tych włóczek należy pilnować, by niteczki nam się nie rozdwajały, ponieważ ten specyficzny sposób splecenia, na przykład dzianiny z golfa, cudownie, może cudownie udają, że są jedwabne. To tak żartobliwie mogę to nazwać. Dzianina jest lejąca, posiada połysk i jest taka właśnie, taka najbardziej szlachetna według mnie z golfa i z wika. Jeżeli miałabym stopniować moje preferencje, o tak może moje preferencje w bawełnach merceryzowanych, to bym to właśnie umieściła tak, że golf i wik położyłabym w jednym miejscu. One są splecione inaczej, ale podobnie w sensie i trzeba uważać przy nich, żeby nam się niteczki nie rozwajały, czyli na przykład tutaj śliskie druty mogą przeszkadzać w dzierganiu. Lepiej mieć takie, które są, nie będzie zbyt dużego poślizgu, czyli na przykład drewniane, bambusowe albo nowele, bo już wiecie, że to są druty uniwersalne do wszystkiego. Później umieściłabym bawełnę Luxor w drugim miejscu razem z Quattro. To są właśnie Golf i Wik jako jedno, a tutaj te pozostałe merceryzowane jako taki zbiór. Niby to samo, ale jak się dotknie, to się jakoś tak inaczej to odbiera. Co się inaczej odbiera? Same sprawdźcie, żeby zobaczyć, o czym ja mówię, że każda z nich jest w tym dotyku inna. I te 600 metrów tutaj też obowiązuje, czyli na bluzeczkę bierzecie sobie, ile ma 125 metrów i
dzielimy na ilość motków, no ja bym powiedziała 5-6 motków, 5-6 motków. Czym się, co ja robię na przykład, to też jest taka informacja, że ja moje bluzeczki z bawełny piorę w pralce. Pracę na programie wełnianym, nie z całym praniem, ze wszystkim towarzystwem, jakie mam do prania, nie, nie, na programie wełnianym na około 30 stopniach, bez dodatków środków zmiękczających. I one to pranie znoszą bardzo dobrze. Nawirowanie, bo to już, oczywiście, że jak jest bawełna, to ją można wywirować. Wirowanie włączam małe na około 400 obrotów. To temu wystarczy, żeby odświeżyć i wyprać dzianinę. Czym się różnią dzianiny, które są mercyryzowane od niemercyryzowanych? No tak, no wiecie, nie posiadają, te na przykład z Echta nie będzie posiadać połysku, jest bardziej naturalna, nadaje się też na kocyki dla dzieci i na ubranka dla dzieci. Dla dziecka nie robiłabym dzianiny z bawełn mercyryzowanych, to nie ten czas, na bawełny mercyryzowane dla maleńkich dzieci przyjdzie czas. Spokojnie, to już takie troszkę większe chodzące, już spokojnie może mieć sukieneczkę, która będzie trwalsza według mnie, wydziergana, wyszydełkowana z mercyryzowanej niż z niemercyryzowanej. Ale też osoby o bardzo wrażliwej skórze, według mnie dla nich jest najlepsza bawełna niemercyryzowana. No i którą wybrać, to już same musicie podjąć decyzję. Najlepiej, to jest według mnie najlepsza opcja, żeby każde zdanie sobie samemu wyrabiać i tak próbować. O czym ja mówię, że one są takie same, ale te dotykowo, one się między sobą jednak różnią. A czym różnią, no to musicie sprawdzić. A żeby jeszcze skomplikować, to może niewłaściwe słowo, ale żeby zasiać chęć doświadczania, to ja Wam jeszcze pokażę mieszanki z bawełną, bo to tutaj to się dopiero dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Odłożę już te bawełny. Bawełny, które są mieszankami, czyli tutaj mamy mieszanki różnych, bawełna jest główną rolą, a dodaje się różne włókna do tej bawełny. Dodaje się w jakim celu? W różnych, żeby zwiększyć jeszcze jej trwałość, żeby nadać jej więcej połysku, spowodować fantazyjny wygląd dzianiny. I teraz taki szybki rzut oka do tego segregatorka, w którym mamy bawełny i mieszanki. To jest taki największe skupisko różnych bawełnek. I tak, lecimy. Włóczka Regina, która oprócz bawełny posiada w składzie również alpakę i jedwab. I jeszcze tak na koniec wełenki 5%. No i tak, czy ona jest letnia? Czy jest letnia, czyli bawełniana, czy ona jest bardziej zimowa? Kochane, ona jest całoroczna. To jest całoroczna włóczka. Włóczka Adele, niezwykła, fantazyjna niteczka, bardzo plastyczna, gdzie mamy i delikatne kudełki, i błyszczące, i matowe fragmenciki. Karma. Taka karma, prawda? Tutaj mamy wielokolorową mieszankę, 100-gramowe motki, wielokolorowa mieszanka, bawełny oraz wiskozy. Bardzo tę włóczkę lubię, jest bardzo plastyczna, w dzianinie wychodzi. Z dwóch motków można zrobić nie za dużą bluzeczkę, z 200 gramów. Tutaj mamy 100 gramów włóczki, ona ma 285 metrów, czyli dwa motki, jak już wiecie, prawda, 600 metrów, czyli tutaj można powiedzieć, że dwa motki wystarczą na bluzeczkę. Bawełna Tropical, czyli tutaj mamy, to jest wielokolorowe, langowski produkt, 50 gramów, 165 metrów. Bawełna oraz akryl. Akryl dodany dla takiej pewnej lekkości dzianiny. Włóczka Style, czyli produkt firmy Yarnart, bardzo lubiany przez Was. Niteczka posiada połysk. Drutki bez poślizgu jest bardzo pożądane do tej włóczki. Cocolla, produkt firmy ISPE, czyli bawełna
Jakry wielokolorowe. Zerknijcie do środka. Aura. Aura, cudownie można ją mieszać z innymi włóczkami, na przykład z Adel, 50 gramów, 135 metrów. Mieszanka, jest tutaj bawełna oraz poliamid. Paradise, słynny paradise, czyli bawełna z wiskozą. Dwa motki na topik, na większą bluzeczkę trzy motki. Kimberley, piękna mieszanka bawełniana. Bawełna, poliester oraz konopie. Grubsza bawełna, Amira. Amira nie ma, to jest zdecydowanie bawełna o strukturze łańcuszka, bez poślizgu, niemercyryzowana i ma dodatek poliamidu. Takie większe moteczki na grubsze druty. Naszą najgrubszą, że tak powiem, letnią włóczką jest Sakura, która jest przeznaczona na druty między 7 a 8. 50-gramowy motek, ma 95 metrów i panie zdziergają z tego takie letnie kardigany noszone na cały rok, bo one się nadają do noszenia. Włóczka Carly, czyli kabelek o takiej strukturze kabelka, jest to bawełna z poliaminem. Mam nadzieję, że w tym odcinku przybliżyłam Wam wybrane przeze mnie bawełny i bawełny i mieszanki. Wiecie, czym się różni bawełna mercyryzowana od niemercyryzowanej. W garderobie warto mieć i takie, i takie. Mam nadzieję też, że zaintrygowałam, by spróbować różnych bawełnek, tych naturalnych surowców. A lato przecież sprzyja temu, żeby dzianina miała krótki rękawek na ramionczkach, więc wtedy dziergamy je wtedy bardzo szybko i projekty powstają dużo szybciej niż wełnianych sweterków. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, wtedy jesteście na bieżąco, o łapki w górę przy filmiku i o komentowanie oczywiście zachęcam. Bądźcie za dziewiarką i do następnego razu. Pa, pa!